Mansur Azhiev, uczestnik walki o szablę Armia Fight Night. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Jak przygotowania w tej chwili idą do gali, która będzie 16 lipca? Bardzo dobrze. Akurat po treningu jestem. Wszystko idzie w jak najbardziej dobrym tempie. Delikatnie uścisnąłeś dłoń, bo pamiętam, że miałeś problem z tą dłonią. Nie, nie. Z którą? To miałem to wcześniej lewe było, teraz jest prawa. A, to teraz prawa, tak? Z jedną z nich miałeś problem. Tak, z lewą miałem, a tak super. Na szczęście naprawdę bardzo fajnie mi wszystko zrosło. W ogóle bez żadnych problemów, bez żadnych objawów. Wszystko idealnie jest ręką. Twoim rywalem będzie Adrian Kępa, który często i gęsto tutaj przyjeżdżał, trenował. Sparowaliście razem? Tak, raz mieliśmy przyjemność posparować jakieś parę lat temu, no ale tak przyjeżdża często z chłopakami tutaj, trenuję, znam go, ale tak sparring to jest sparring, walka to jest walka, zupełnie różne rzeczy. Jak jesteś nastawiony w ogóle psychicznie do tego występu, bo to jest bardzo ważny występ w twojej karierze, no i można powiedzieć szczyt, jeśli chodzi o Armię Fight Night, tak? Czyli szabla i później ewentualnie obrony tej szabli, ale tak naprawdę no to jest dla Armii Fight Night też ważne wydarzenie. Nastawiony jestem jak zawsze bardzo dobrze, spokojnie, wiem co mam robić i jestem pełny siebie. Także ze strony psychicznej wszystko jest bardzo dobrze. Tutaj prowadzić cię sztab Jarbi i Anzor i w pewien sposób zawsze do tych walk byłeś bardzo dobrze przygotowany. Ile teraz ten okres treningowy czasu zawierał? To było 8 tygodni, 6 tygodni? Około 10, bo był Ramadan. W Ramadan też trenowaliśmy, tak podtrzymywałem formę i po Ramadanie około 10 tygodni. Ogólnie tyle czasu, ale myślę, że to jest super czas. Na czym się teraz skupiałeś w tych przygotowaniach? Na określonym czymś nigdy się nie skupiam, zawsze wszystko, żeby polepszyć się w każdej płaszczyźnie. Taki jest plan i myślę, że ten plan wykonaliśmy. Nie doszło do twojej walki z Patrykiem Kaczmarczykiem, który miał szablę Armii Fight Night, teraz jest w organizacji KSW. Ty też gdzieś tam po cichu myślisz o tym, żeby awansować dalej, bo Armia Fight Night z całym szacunkiem oczywiście to jest dobra organizacja, ale to jest zawsze ten szczebelek w stosunku do niżej, w stosunku do samego KSW. Ja tak w przyszłość za bardzo nie patrzę. Teraz jestem skupiony na tej walce, chcę wygrać w taki dominujący sposób, a dalej to już zobaczymy. Nie chcę tak na razie patrzeć w przyszłość, tak powiem. Adrian Kępa, taki twardziel ringowy, można powiedzieć. Też pamiętam jego pojedynek z Patrykiem Kaczmarczykiem i gdzieś mu tam nie poszło w tych wszystkich elementach. Był wyprzedzany, przeczytany i przejrzany i po prostu mu akcje nie wychodziły. A jaka jest szansa, że ty przeczytasz go na tyle dobrze, żeby te wszystkie jego walory zneutralizować? Przede wszystkim siłę fizyczną, bo on jest bardzo silny fizycznie. Zobaczymy. Taka odpowiedź. Nie wiem, jaka jest szansa. Wiem tylko to, że ja myślę, że ja jestem lepszy w każdej płaszczyźnie. I technicznie, i fizycznie, jak tylko może być. Nie widzę jakiegoś atutu u niego przede mną. Ani ze strony twardzielskiej, psychicznej, ani ciało, nic. Ja jestem pełny siebie, oczywiście wszystko może się wydarzyć. Może jeden cios wejść i koniec. I to wszystko wiemy to. Ale tak, no, przewiduję od siebie dobrego, dominującego ustępu. Powiedz mi, bo solidnie wyglądasz jak na te 66 kg. Ile teraz tak naprawdę ważysz? Niedużo, tak powiedzmy, niedużo. Tak, ale dużo kilogramów będziesz zbijał, czy raczej masz to już gdzieś opanowane? Jesteś na tym etapie, jak zawsze, powiedzmy 2 tygodnie praktycznie przed walką. Wszystko idzie bardzo dobrze. Pracujemy z Jarkiem Feldmanem, naprawdę on wszystko kontroluje i robienie wagi nigdy nie sprawiało mi problemu. Jedyne co, jak robiłem w 6-7 było troszkę trudno, ale zrobiłem chyba raz, dwa. A jak 6-6 robię, to teraz w ogóle żadnych problemów z tym. Tak się zastanawiam, szabla to ważne trofeum, takie nietypowe w zasadzie, można porównać to do kindżału na Kaukazie. Bardzo mi pasujące takie, to jest taki element naprawdę, co najbardziej mi się podoba w armii właśnie szabla. To, że oni wymyślili taką szablę, to jest mega pomysł. Szacun, nie wiem kogo to był pomysł, ale bardzo fajnie to wygląda. A szabla się z wojskiem ewidentnie kojarzy zawsze z tymi wojskowymi sprawami. Dokładnie, to ja bym bardziej właśnie, jestem zadowolony z tego, że nie pas, tylko szabla. To co, czekam, zobaczymy kto tą szablę dostanie, bo Adrian też też pewnie na to liczy. Zobaczymy, jak przebiegnie ten pojedynek. Oczywiście, że tak. No, oczywiście on nie uchodzi tam, by oddać mi bezpłatnie, że tak powiem. Tanio skóry nie sprzeda. Jeszcze na swoim terenie jest też, nie wiem, czy gdzieś blisko. No w każdym razie ma dużo bliżej niż ty. A to dla mnie bez różnicy, gdzie by to nie było. To co, czekam na pojedynek, naprawdę ciekawe starcie. Oglądajcie Armia Fight Night 16 lipca. Więc gala, która będzie transmitowana przez polską telewizję, więc będzie można ten dostęp mieć, obejrzeć. Zapraszam serdecznie, dziękuję bardzo. Ja dziękuję. Dzięki. Zapraszam. Hej.